Przystanek Wiersz to projekt zorganizowany w ramach Roku Różewicza, którego pomysłodawcy próbują wprowadzić poezję do przestrzeni publicznej i do codzienności wrocławian. Przystanek Wiersz to promocja poezji współczesnej, a od teraz też promocji poezji Tadeusza Różewicza w przestrzeni miejskiej. Projekt Przystanek Wiersz realizowany jest w każdy czwartek w mediach społecznościowych Miejskiej Biblioteki Publicznej. Celem przedsięwzięcia jest to, aby poezja była obecna w życiu codziennym, na przykład w tramwaju lub autobusie, gdzie na ekranach wyświetlane są wiersze. Mamy nadzieję, że w tym momencie traficie też Państwo na Facebook Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Tadeusza Różewicza po to, aby spotkać się z poezją właśnie naszego wrocławskiego poety. Stąd pomysł na przystanek wiersz, czyli te chwile zatrzymania w miejskiej komunikacji, żeby chociaż przez chwilę spotkać się z tak niszowym wyborem literackim, jaki jest zaproponowany w tej formule. Partnerem merytorycznym akcji jest Stowarzyszenie Nieznanych Poetów, które zrealizowało ogólnopolski konkurs na poezję współczesną, która wyraża myśl młodego pokolenia. Stowarzyszenie Nieznanych Poetów to jest projekt stworzony dla Olimpiady zwolnionych z teorii. W naszej grupie jest 7 osób. 5 osób z 14 Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu, jedna osoba z Zespołu Szkół Plastycznych imienia Stanisława Kopy-Styńskiego, również we Wrocławiu, i jedna osoba z pierwszego liceum w Dzierżoniowie. Podsumowanie konkursu odbędzie się w połowie maja. Zostaną wtedy ogłoszeni laureaci konkursu, których wybrała prestiżowa komisja konkursowa. W jury znajdowała się pani Bronka Nowicka, pani Joanna Miller oraz pani właśnie z Biblioteki Miejskiej, która również była w jury, pani Karolina Korzeniewska. Ważnym wydarzeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej jest nadanie jej imienia Tadeusza Różewicza. 18 lutego decyzją Rady Miejskiej Wrocławia zostało przyznane nam imię Tadeusza Różewicza. Wiemy, że ten projekt nasz dyrektor, pan Andrzej Ociepa, zrealizował z sukcesem właśnie w tym roku, w którym mamy 100. rocznicę urodzin poety. Bardzo się cieszymy z tego nadania. Harmonogram wydarzeń związanych z Rokiem Różewicza jest dostępny na stronie wrocław.pl. Echo 24, Agata Sibilak.